Bakterie wykorzystują szereg strategii, aby dostać się do wnętrza naszego organizmu. Część z nich, ta, która rozwija się w płynach ustrojowych, jest usuwana dzięki wykorzystaniu systemu przeciwciał specyficznie tworzonych przez nasz organizm. Klasyczne metody szczepień, które dostarczały albo białka specjalnego, albo znokautowane mikroorganizmy, powodowały powstanie przeciwciał skierowanych przeciwko mikroorganizmom wnikającym do naszych organizmów, ale eliminowały tylko mikroorganizmy, które wzrastały w płynach naszego ciała. Część z mikroorganizmów nabyła zdolność ucieczki, obrony przed atakiem przeciwciał i dostawała się do wnętrza komórek naszego ciała. Taką bakterią jest Listeria monocytogenes. Dostaje się ona na drodze fagocytozy do wnętrza naszej komórki i zwykle fagocytoza kończy się tym, że komórka zostaje zlizowana i zabita. Żeby uciec przed tym losem, Listeria produkuje białko listeriolizynę. Jest to toksyna, która wbudowuje się w błonę fagosomu, powodując powstanie w niej porów i dzięki temu bakteria może przedostać się po lizie fagosomu i dostać się do wnętrza cytoplazmy. Wewnątrz cytoplazmy bakteria jest już bezpieczna. Wydawałoby się, że jest bezpieczna, o tym powiemy dalej. Otóż po wzroście w cytoplazmie Listeria monocytogenes wykorzystuje system tzw. komety listeryjnej do rozprzestrzeniania się do innych komórek, ale w ten sposób, że już raz wniknąwszy do wnętrza komórki eukariotycznej, nigdy z niej nie wychodzi. Ale nasz organizm i układ immunologiczny jest to sprytny układ, który generuje odpowiedź na różnego typu ataki mikroorganizmów. Jaka jest odpowiedź naszego organizmu skierowana przeciwko bakteriom wnikającym do wnętrza komórek eukariotycznym? Oczywiście musimy założyć, że nie tylko bakteriom, takimi patogenami wewnątrzkomórkowymi są również wszystkie wirusy. Otóż bakteria znajdująca się wewnątrz naszej cytoplazmy, czy też wirus, powoduje to, że wewnątrz komórki naszej eukariotycznej produkowane są obce białka. Białka bakterii lub też białka wirusa. I białka te po fragmentacji na małe części epitopy są transportowane do cząstek MHC, układu zgolności tkankowej, występujących na powierzchni komórki eukariotycznej i komórka po prostu jakby się oflagowuje, twierdząc: uwaga, jestem zainfekowana, coś jest we mnie obcego, i wtedy pojawia się limfocyt, który rozpoznaje obce białko znajdujące się w cząstkach MHC i dokonuje zabójstwa, zabijając całą komórkę. Może jest to bardzo ciężkie dla samej komórki, która się przyznała, że jest zainfekowana, ale w momencie, w którym to następuje, razem z naszą jedną komórką ginie kilkanaście bakterii lub kilkadziesiąt, kilkaset wirusów. W ten sposób, tą drastyczną metodą, usuwane są z organizmu komórki zakażone, w których wnętrzu rozwijają się różnego rodzaju mikroorganizmy. Normalne, klasyczne szczepienia generują odporność skierowaną przeciwko bakteriom występującym w płynach ustrojowych. Ale czy można generować odporność przeciwko komórkom bakteryjnym, przeciwko infekcjom bakterii wewnątrzkomórkowych? Podstawą, jakby ideą służącą do stworzenia takiej szczepionki nowej generacji były badania przeprowadzone przez profesora Bieleckiego oraz profesora Portnoya na Uniwersytecie Filadelfii. W tych swoich eksperymentach przeniesiono jeden gen z Listeria monocytogenes, gen kodujący listeriolizynę, i wbudowano go do chromozomu bakterii Bacillus subtilis. Nie była to oczywiście bakteria jakakolwiek, była to typowa glebowa bakteria, całkowicie niepatogenna, niezdolna do wnikania do wnętrza organizmu, i żeby eksperyment ten był bezpieczny, był to specjalny szczep laboratoryjny, którym usunięto wszystkie geny powodujące sporulację,
czyli bakteria nie produkowała spor, nie rozprzestrzeniała się w kiepskich warunkach. Oraz to jest to specjalny szczep, który wymaga odpowiedniego podłoża i po kilku dniach samodzielnie komórki lizują. Zachowując te warunki bezpieczeństwa, stało się możliwe stworzenie nowego organizmu patogennego, bowiem okazało się, że te komórki Bacillus subtilis, komórki bakterii glebowej, posiadając tylko ten jeden gen, stały się zdolne do wnikania do wnętrza komórek eukariotycznych. Oczywiście ten gen nie był wbudowany do chromozomu o tak sobie, znajdował się w specjalnej kasecie, nazwanej kasetą SPAC. Jest to konstrukcja genetyczna, która nam umożliwia sterowanie procesem ekspresji tego genu. Czyli kiedy my chcemy, to gen jest nieprodukowany, a kiedy zechcemy, kiedy w podłożu pojawi się odpowiedni środek indukujący, wtedy bakteria produkuje to białko. I w tym momencie jest zdolna do wnikania do wnętrza komórek eukariotycznych. Zdolna do wnikania do wnętrza komórek eukariotycznych, jak widać na tych zdjęciach, widzimy tutaj komórki Bacillus subtilis leżące w pobliżu jądra komórek nabłonkowych, jak i też całe komórki nabłonkowe po dłuższym wzroście bakterii, pełne bakterii. Po co to wszystko? Po co ten szczep Bacillus subtilis, który eksprymuje obce białko, w jaki sposób możemy go wykorzystać? Otóż możemy sobie wyobrazić pewną sytuację. Otóż taki szczep Bacillus subtilis jest zdolny do wniknięcia do wnętrza komórki eukariotycznej i po lizie fagosomu jest zdolny do wzrostu wewnątrz cytoplazmy komórek eukariotycznych. Ale przecież my możemy spowodować to, że za genem kodującym listeriolizynę może znajdować się jakiekolwiek inne białko. I Bacillus subtilis, produkujący to białko w cytoplazmie, spowoduje to, że białko to będzie przez komórkę fragmentowane, będzie umieszczane na powierzchni komórki eukariotycznej i dzięki temu wytworzy się specyficzna populacja limfocytów skierowanym przeciwko komórkom zakażonym nie przez Bacillus subtilis. Tylko jeżeli Bacillus subtilis wydzielał fragment białka wirusa grypy, to jeżeli wirus grypy zostanie prezentowany na powierzchni komórki eukariotycznej, w tym momencie wytworzy się subpopulacja limfocytów specjalnie skierowana przeciwko komórkom zakażonym wirusem grypy. W ten sposób przyspieszamy proces, w którym organizm będzie walczył z infekcją mikroorganizmów wewnątrzkomórkowych i jednocześnie tworząc szczepionkę nowej generacji, szczepionkę, która indukuje odporność na infekcje mikroorganizmów wewnątrzkomórkowych. W ten sposób już tworzymy na dzień dzisiejszy pamięć immunologiczną, która nam pozwoli w przypadku przyszłej infekcji wirusem grypy na szybkie zorganizowanie wzrost tych limfocytów skierowanych przeciwko komórkom zakażonym grypą, czyli jest to szczepionka, która indukuje odporność na infekcje organizmów zewnątrzkomórkowych. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj Bacillus subtilis wnika nie tylko do komórek makrofagopodobnych, jak było kiedyś. Mamy już szczepy wnikające do komórek nabłonkowych. W naszym laboratorium tworzymy konstrukcje, które wydzielają już nie tylko jeden gen, listeriolizynę, ale też dwa geny lub trzy geny, listeria monocytogenes. Nie chodzi nam o to, żebyśmy chcieli zrobić drugą listerię monocytogenes, ale cały proces polega na tym, żeby zwiększyć częstotliwość wnikania zrekombinowanych szczepów Bacillus do wnętrza komórek eukariotycznych. I w ten oto sposób może uda nam się stworzyć żywą szczepionkę, żywy organizm, który będzie zdolny do wnikania do wnętrza organizmu naszego, do wnętrza komórek oraz transportowania tam dowolnie wybranego przez nas białka i w ten sposób indukowania odporności wewnątrzkomórkowej na inwazję mikroorganizmów, na które chcemy odpornić nasz organizm.